cześć. Tu Kuba Piechna, Nim Coach. Dzisiaj przedstawię dla Was opis trasy 10. Półmaratonu Królewskiego. O 10.00 jest start, ale i będzie nas dużo, więc pamiętajcie, żeby wcześniej zostawić rzeczy w depozycie, odpowiednio wcześniej. Będzie razem z nami startowała Czenietka Piątka. Pamiętajcie, żeby ustawić się w dobrej strefie i w dobrym miejscu. Pierwszy odcinek. Biegniecie kawałek prosto, potem w prawo, obok salonu Toyoty Anwa. Jest podbieg 200 metrów pod górę i około 200-300 metrów w dół. To pierwszy i tak naprawdę największy podbieg na trasie, który spotkacie i na początku, i na końcu półmaratonu. Następnie alejami pokoju biegniecie dalej prosto. Pierwszy, drugi kilometr przy rondzie Grzegorzeckim. Zbiegacie w dół i mamy kolejny lekki podbieg na Most Kotlarski. I potem w dół od razu z Mostu Kotlarskiego w dół. Zakręcacie pod mostem i około 4 kilometra jest punkt odżywiania. Tam będzie woda i izotonik. Zbiegamy na bulwary i biegniecie bardzo prosto i płasko. Przykład Cebernatka, a dokładnie pod nią jest 5. punkt, będzie tam znacznik. I biegniemy dalej. Delikatny podbieg i obiegamy forum, 6. kilometr. Dalej, po lewej stronie widzicie Centrum Kongresowe, po prawej stronie będzie Zamek Królewski, już jest 7 km, 1/3 dystansu. Dalej, Most Dębnicki, alejami i za 8 km będzie punkt odświeżania, tam będzie woda. Biegacie na Błonia, czyli 3,5 km. Pierwszy odcinek minimalnie pod górę, na wprost zobaczycie Kopiec Kościuszki, znany z biegu Trzech Kopców. Skręcacie w prawo delikatnie w dół, w cichym kąciku znacznik 10 km i potem aleją 3 maja 1,5 km płasko i prosto. Dalej, alejami z powrotem wracamy i około 12,5 km punkt odżywczy. I tutaj będzie kilka małych podbiegów. Pierwszy przy zamku, drugi przy plantach i wbiegamy na Stare Miasto. Tutaj ulica Poselska też trochę w górę. Dalej ulica Grodzka będzie w dół, 14 km przy zamku i tutaj zbiegamy na bulwary. Super odcinek, płaski, przy Wiśle, pilnujcie tutaj tempa, może być już trochę ciężko, ale jeśli macie siłę, to to jest ten moment, kiedy możecie troszeczkę przyspieszyć tempa i powalczyć o jeszcze lepszy czas. Dalej, ciągle płasko, przed 17 km. Ostatni punkt z wodą. Pamiętajcie, żeby się nawodnić i biegniemy dalej bulwarami, delikatnie w dół. O 18 km uciekamy od bulwarów ulicą Miedzianą i ostatnia część jest praktycznie taka sama. Delikatny podbieg, o którym mówiłem wcześniej, który był na samym początku, czyli 200-300 metrów w górę, 200-300 metrów w dół. Skręt lewo i tutaj ważna rzecz. Nie będziecie od razu skręcać na Tauron Arenę, tylko trzeba będzie pobiec trochę wyżej, zawracacie i potem zbiegacie i jest finisz w środku Tauron Areny. Pamiętajcie, żeby wysoko podnieść ręce na mecie i cieszyć się z ukończonego półmaratonu. Po wyjściu z Tauron Areny będzie strefa regeneracji, tam będziecie odpoczywać, tam będą też dekoracje, medale i będziecie mogli się cieszyć ze swojego zwycięstwa. Trzymam za Was kciuki. Powodzenia.